pobiegście, czy się w pełni dogadały, dlatego że przed chwilą słyszałam tego harcerza, to znaczy reprezentującego część harcerzy, ponieważ na tym tablicy, tutaj, na tym napisie pisze wyraźnie, że pod tym krzyżem, że ten krzyż to jest apel do władz miasta i do społeczeństwa o postawienie tutaj pomnika upamiętniającego tragiczną śmierć pary prezydenckiej i 94 ofiar, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Podpisują się tutaj harcerze ZHR i ZHP, a ten pan ZHR wypowiada się za harcerzy ZHP. Nie wiem jakim po prostu sposobem, jaką przyczyną, bo harcerze ZHP ileś czasu temu powiedziały, że ten krzyż zostanie, dopóki nie zostanie tutaj postawiony pomnik. I wtedy przeprowadzimy ten krzyż do kościoła. Tylko tyle i nic więcej. I ja też to po prostu, i ludzie, którzy tutaj się modlą i pamiętają i tak dalej, są tego zdania, że jeżeli powstanie pomnik, to nie ma żadnego problemu. Uroczyście, pięknie, z namaszczeniem przeprowadzimy ten krzyż. Czy to taki problem, mój Boże, dla pana Komorowskiego, który jest elektem, twierdzi, że zgoda buduje? Proszę bardzo, to w imię tej zgody niech pogodzi tutaj różne strony po prostu i prezentuje nam tutaj po prostu pomnik i krzyż. Im szybciej powstanie pomnik, tym szybciej zabierzemy po prostu, z namaszczeniem przeprowadzimy ten krzyż. Tak, dokładnie. Nie będzie po prostu sporu, to nie ma po prostu właściwie o czym mówić, no mój ty Boże. Jest to rzecz bardzo, bardzo wiadoma od 3 miesięcy i ja nie wiem, po co te spory. Bardzo właśnie. Proste, bardzo łatwe. Pomnik, krzyż zostanie w procesji po prostu. No i rzeczywiście zgoda zbuduje chyba, prawda? Dokładnie. Gdzie ten pomnik ma stanąć? Przepraszam, ja tak się chciałem spytać. Tutaj wolą harcerzy i wolą społeczeństwa jest w takim miejscu, w jakim tutaj pracował nasz pan. To znaczy zasłoni księcia Józefa, czy on jakoś będzie z boku? Niech pan nie drwi. Ale dlaczego pan drwi, proszę pana? Ja nie drwi, ja tak się pytam, bo nie trzeba. Tutaj znaleźć. Ale dlaczego? A pan nie widzi tej przestrzeni z prawej strony, znaczy, no z lewej tutaj, strony, tak z boku, z tyłu i tak. Uważa, ale proszę pana, dlaczego pan tylko widzi kawałeczek tutaj państwa, fragmentu? Wykrzykiwać, to lepiej odejdźcie. Nie, ja się tylko pytam, bo tak jest z ciekawości. Ja nie jestem z Warszawy w ogóle i ale przechodzę tutaj spacerkiem. Mamy krzyż, mamy pomnik i mamy budynek. I teraz tak, krzyż, wiara, pomnik, męstwo. Budynek powinien znaczyć sprawiedliwość. A oni chcą wiarę zabrać. Więc co tam będzie, zostanie w budynku? Niesprawiedliwość. Chcą ten triumvirat złamać. Chcą złamać nasze dusze. A my na to nie pozwolimy. Przepraszam, to jest za bardzo skomplikowane to, co pan mówi do mnie. Oto chociaż dobrze pan się przyznał. Ja się chciałem dowiedzieć, dobrze pan się przyznał. Jak tutaj ten pomnik można wkomponować, bo ja ale nie chciałbym, proszę pana, żeby książę Józef był zasłonięty. No. Architektów, mój Boże, my się o to mamy martwić. My pilnujemy po prostu tej rzeczywistości, intencji tych ludzi, milionów ludzi, którzy tutaj od 10 kwietnia bardzo naprawdę z wielkim oddaniem po 18 godzin nawet szli do trumny pana prezydenta i naszej pani prezydentowej.